Dzisiaj opowiem wam historię, która znacząco różni się od tych, które już ode mnie usłyszeliście. Przede wszystkim nie rozgrywa się w Polsce, nie rozgrywa się nawet w Europie. Dzisiaj przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych i to też w miejsce, które wydaje mi się nie kojarzy się w takiej pierwszej myśli, kiedy się usłyszy o Stanach, bo prawie cała akcja tej historii rozgrywa się na Alasce. Z góry chciałam was uprzedzić, że w tej historii jest dużo przemocy, także przemocy seksualnej. Także przemocy seksualnej wobec dzieci, więc jeśli mimo zainteresowania historiami kryminalnymi nie czujecie się na siłach, żeby słuchać o takich rzeczach, albo po prostu nie chcecie sobie psuć dnia czy cokolwiek, no to polecam wam jednak ominięcie tego materiału. Oczywiście nie będę się wdawała w jakieś szczegóły tych sytuacji, bo myślę, że nikomu nie jest to potrzebne, ale jednocześnie no, w jakiś sposób będę musiała je nakreślić, żebyście mieli pełen obraz tego, co się wydarzyło. Jeśli jednak czujecie się na siłach, to uważam, że naprawdę warto poznać tę historię, więc w takim przypadku zapraszam was do słuchania. Jason Wołkowicz, bo to on będzie głównym bohaterem dzisiejszej opowieści, przyszedł na świat w 1975 roku w Anchorage na Alasce, w Stanach Zjednoczonych. O jego rodzinie wiadomo raczej niewiele. Sam nie znał nigdy swojego biologicznego ojca. Jego matka nie pojawiła się w materiałach, do których dotarłam z imienia ani razu. W ogóle ona jest taka dosyć nieobecna, szczególnie jak na to, co wam właśnie opowiem. Jak na to, co tam się działo u nich w rodzinie. Oprócz tego Jason ma starszego brata, Joela. On jest starszy o jakieś 3-4 lata. Mówię tak, bo też mało jest takich dokładnych dat, tylko jest, że no, jak Jason miał ileś tam lat i jego brat miał ileś tam lat, to coś tam się stało. Więc to jest takie orientacyjne plus minus rok w tę lub w drugą stronę. Poza tym Jason ma jeszcze siostrę Angelinę. Jest to przyrodnia siostra. I on chyba dość długo nie wie o jej istnieniu, bo ona jakby spotyka się z nim, czy tam łapie z nim kontakt dopiero w 2017 roku, więc no to jeszcze bardzo daleko przed nami. Kiedy Jason ma około 4 lata, zostaje adoptowany przez męża swojej matki. Ja do końca nie wiem, jak to działa, no bo jakby po polsku to by było coś bardziej, że przysposobiony, albo coś takiego, ale też w ogóle się nie znam na prawodawstwie ani federalnym, ani stanowym, więc jakby nie chciałam w to wchodzić za bardzo. Po prostu podkreślam to dlatego, że w ogóle większość informacji, jakie posiadam na temat rodziny i dzieciństwa Jasona, pochodzą z listu, który napisał on osobiście. I jakby gdybym się opierała tylko na tym liście, to z niego by wynikało w sumie, że on został adoptowany ogólnie. No to, że dalej jakby był ze swoją matką, tylko że zyskał ojczyma, no to to wyniknęło dopiero później w czasie lektury artykułów. Więc tak się dzielę z wami tą obserwacją. W każdym razie, wracając do Jasona, no taki powrót do pełnej rodziny, no to raczej jest taka dobra wiadomość w teorii. No niestety dla niego od tego momentu zaczęło się piekło. To, co wiadomo o jego matce i właśnie tym ojczymie, który w zasadzie dla niego był ojcem, no to to, że byli bardzo zaangażowanymi chrześcijanami i pojawiali się całą rodziną zresztą na wszystkich dostępnych nabożeństwach, czyli to było 2 albo 3 razy w tygodniu. Nie wiem, jakie to było konkretnie wyznanie, to od razu mówię. No jakieś chrześcijańskie, tyle wiadomo na pewno. Ojczym Jasona, ten jakże gorliwy chrześcijanin, wykorzystywał wieczorne czy nawet nocne spotkania modlitewne do tego, żeby molestować Jasona, a także go bić. Jakby samo w sobie to było za mało straszne, no to to nie było takie bicie, powiedzmy, po prostu pięściami, tylko z tego, co rozumiem, to miał taki specjalny jakiś pręt, coś takiego, właśnie po to, żeby bić Jasona i jego brata zresztą też. I Jason właśnie tak wyraźnie pamiętał ten pręt, też z tego względu, że był on zakończony taką jakby rączką, która była owinięta taśmą, żeby ojciec roku przypadkiem sobie nie zrobił krzywdy, bijąc swojego adoptowanego syna. Te pobicia najczęściej koncentrowały się w okolicy pośladków oraz nóg na wysokości kolan jakby od tyłu, w sensie w tych zgięciach kolan. No i Jason właśnie w tym liście wspominał, że te pobicia były na tyle dotkliwe i na tyle często się zdarzały, że często po prostu miał problemy, żeby w ogóle stać prosto, bo tak mocno był pobity.
być może się zastanawiacie, no to jakby oni żyli w takiej społeczności, gdzie wszyscy byli ze sobą raczej blisko, spotykali się te parę razy w tygodniu na różnych nabożeństwach i tak dalej, no to chyba ktoś coś zobaczył, że no coś z tym chłopcem jest nie tak, nie? Albo chory, albo właśnie pobity. Z tego, co Jason właśnie wspominał już później, jak się wydarzyło jeszcze mnóstwo rzeczy, to było to, że on szukał pomocy, jak był dzieckiem, bo to molestowanie i te pobicia trwały latami. One się zaczęły, jak miał te 4 lata i trwały, no, jeszcze długo, długo, ale to wam zaraz opowiem. To mówił, że szukał pomocy właśnie w tej społeczności swojej i wtedy słyszał, że ma wybaczać swojemu ojcu, no bo przecież każdy jest grzesznikiem i nie prać rodzinnych brudów na zewnątrz. No więc jakby po prostu dramat tego chłopca jest niewyobrażalny, w sensie, no nie wiem, jakby samo molestowanie i bicie to było mało, to jeszcze próbował coś z tym zrobić i właśnie z taką reakcją się spotkał, nie wiem, jakieś to jest takie niewyobrażalne dla mnie. Latami trwała właśnie taka sytuacja, ta przemoc w domu i tak dalej. Potem się wydarzyła jeszcze większa tragedia dla Jasona. Wspominałam wam, że on miał starszego brata o imieniu Joel. Ten brat jak miał 16-17 lat, coś takiego, czyli Jason miał 13-14, po prostu uciekł z domu, dlatego że właśnie już nie mógł znieść tych pobić, upokorzeń i molestowania. I dla Jasona to była straszna tragedia, bo już się poczuł, że jest taki zupełnie sam, że już nikt mu nie pomoże. Też miał taki żal do tego brata, że na zasadzie, że jak on mógł go zostawić z tymi ludźmi. Jason był tak strasznie rozbity tym brakiem swojego brata i tego, że on z własnej woli go zostawił. I właśnie wtedy w sumie los miał się odwrócić trochę, ponieważ złapali tego uciekiniera, no bo on nie mógł się tak szwendać nie wiadomo gdzie, no bo był niepełnoletni. No i jak został złapany przez służby, to po prostu zeznał na policji wszystko. W sensie powiedział, dlaczego uciekł, dlaczego nie chce wracać do domu. Powiedział o tym molestowaniu, o tych pobiciach i po prostu powiedzmy, że system pierwszy raz się oficjalnie dowiedział o tym, jaka jest sytuacja u nich w domu. No i doprowadziło to do oskarżenia i procesu tego ojczyma. On się nazywał Larry Lee Fulton i został skazany. No i pewnie myślicie, kurczę, to szybko poszło, nie? Jeszcze tyle odcinka zostało, a tu już opowiedziałaś te straszne rzeczy. Już jest proces, wyrok. To dobra, no to przynajmniej z głowy nic się nie stało więcej, nic się nie stanie złego. No niestety to jest ledwie początek tego, co dzisiaj usłyszycie, ponieważ ten ojczym, Larry, ustalił sobie taką ugodę pewnie z jakimś prokuratorem, że przyznał się do winy, w zamian za to otrzymał 3 lata w zawieszeniu. Czyli gość przyznał się do tego, że latami bił i molestował swoje adoptowane dzieci i nie spędził za to ani jednego dnia w więzieniu. I jeśli myślicie, że to już jest, kurczę, no ciężko, w sensie jak w ogóle mogło do tego dojść, to jakby tego było mało. Zaraz po tym, jak zapadł ten wyrok, ten ojczym i matka chłopców wypisali Jasona ze szkoły. Sprzedali ten dom w Anchorage, bo mieszkali tam, gdzie się Jason urodził, nie powiedziałam tego chyba na początku, przepraszam. Więc sprzedali ten dom i przenieśli się do miejscowości Wasilla. I to też jest miejscowość na Alasce. I jeszcze, żeby Jasonowi nie było za łatwo w życiu, to przenieśli go na edukację domową. Co jakby w normalnej rodzinie pewnie jest często bardzo dobrym rozwiązaniem, no to w ich przypadku po prostu ten chłopiec został zupełnie wyizolowany. Jason musiał z nimi wrócić do domu, no bo on miał wtedy 13-14 lat, więc był jakby w zupełności pod ich opieką, powiedzmy. No a ten jego starszy brat po prostu powiedział, że on nie chce wracać. Chyba dzięki temu, że już miał 17 lat, to po prostu został umieszczony w jakimś ośrodku, gdzie doczekał 18 i po prostu już nie musiał wracać do tej rodziny. Dla niego to się skończyło, powiedzmy, w miarę dobrze w perspektywie tego, co musiał przeżyć do tej pory. No ale dla Jasona to w sumie jest deszczu pod rynnę, nie? Bo jakby dalej to wszystko trwało, no tyle tylko, że już nawet nie miał takiej ucieczki od tego w postaci szkoły, bo cały czas musiał być w domu. No i też jak tylko osiągnął odpowiedni wiek i miał taką możliwość, poszedł do pracy i podejmował się różnych zajęć. Właśnie jako nastolatek pracował między innymi w rybołówstwie, czy też na przykład pakował zakupy w markecie takiej sieci Safeway. On tego nawet nie robił za bardzo z taką myślą o pieniądzach, tylko po prostu nie chciał być w domu. Niestety żadna z tych prac, niezależnie od tego jak ciężka i jak bardzo absorbująco wyczerpująca, no to nie zapewniało mu takiego bycia z dala od domu przynajmniej przez cały dzień. No a tamten koszmar niestety dalej trwał, więc idąc trochę w ślady swojego starszego brata, mając właśnie mniej więcej 16 lat, stwierdził, że on też ucieknie, że to już jest dość, że on już nie wytrzyma więcej i że już lepiej żyć na ulicy niż w takim domu. To jeszcze bardziej go motywowało do tej pracy.
No bo dzięki niej jednak miał jakieś swoje pieniądze, więc mógł trochę zaoszczędzić z myślą o tej ucieczce. No i po prostu tak jakoś czas mijał i pewnej nocy podjął decyzję, że to już, uciekł z domu przez okno. Był zmuszony, czy też no, uznał to za najlepszą opcję, wrócić po swoje rzeczy następnego dnia i odkrył, że po prostu jego tak zwani rodzice, czyli ta matka z ojczymem, spakowali jego rzeczy w worki na śmieci i wystawili na ganku przed domem. Okazało się też, że zastrzegli jego prawo jazdy i social security card, bo jego matka stwierdziła, że nie chcą mu ułatwiać jego ucieczki w grzech. Jason był bardzo zdeterminowany, żeby odejść z domu, więc rad nie rad musiał wejść w to swoje nowe życie bez dokumentów i postanowił uciec do Spokane w stanie Waszyngton. Co ciekawe, dość łatwo znalazł pracę, ale też dość szybko się zorientował, że bez właśnie żadnych dokumentów mu nie zapłacą po prostu. Skoro nie miał wypłaty, to nie miał pieniędzy. Jak nie miał pieniędzy, to nie miał co jeść. Jak nie miał co jeść, to był głodny i zdesperowany. Więc zrobił to, co wydawało mu się najbardziej sensowne w tamtym momencie w jego sytuacji i zaczął kraść. W tamtym czasie okradał przede wszystkim szafki na siłowniach, czy tam bardziej ogólnie obiektach sportowych. No i jeśli się zastanawiacie, czemu nie poszedł po pomoc po prostu do jakiejś tam organizacji czy czegokolwiek, no to przede wszystkim on miał wtedy jakieś 16 lat i się boi, że jak oficjalnie się przyzna do tego, że uciekł z domu, no to że go odeślą po prostu, a wolał już kraść, niż właśnie musieć wrócić do tego piekła. Udawało mu się, powiedzmy. Znaczy, to trochę źle brzmi, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Przez jakieś 5 miesięcy. I po tym czasie policja aresztowała go po raz pierwszy za kradzieże i podrabianie czeków. Odsiedział w więzieniu 9 miesięcy i niedługo później znów do niego wrócił za podobne przestępstwa. W tym liście, który wam wspominałam i który wam polecam przeczytać, jak chcecie się dowiedzieć cokolwiek więcej w tej sprawie, on wspomina, że to bycie złodziejem jakby czuł, że to do niego pasuje, bo jednocześnie nie miał praktycznie żadnego poczucia własnej wartości i po prostu czuł się nikim. Czuł się nawet, on tam używa takiego słowa, że czuł się śmieciem, więc jakoś mu się tak wydawało, że to ze sobą jakoś tam współgra, to bycie złodziejem. No i też wspomina, że te doświadczenia właśnie z dzieciństwa, tej strasznej przemocy, bardzo głęboko w nim siedziały i też no wpływały po prostu na decyzje, jakie podejmował, nie? Bo nie miał normalnej rodziny, nie został wychowany tak, żeby sobie no, móc poradzić w jakiś taki, nie wiem, bardziej cywilizowany sposób, jakiś taki bardziej oczekiwany przez społeczeństwo, tylko pewnie wszedł w taki tryb przetrwania, nie? Że potrzebował jedzenia, no to czuł, że musi ukraść pieniądze albo będzie głodował. Też w pewnym momencie zaczął na przykład palić bardzo dużo marihuany, bo to mu pomagało zapomnieć na chwilę o tym, no, swoim życiu w sumie, o tym, jak mu jest ciężko. To nie jest też tak, że on cały czas kradł w tym czasie, bo udawało mu się nawet znajdować jakieś tam prace sezonowe. Jednak przez to, że nie miał żadnej takiej sieci wsparcia, przez to, że znowu był całkiem sam, to często dokonywał złych wyborów i albo tracił tą pracę, albo ona się po prostu kończyła. No i znowu wracał trochę do punktu wyjścia, bo nie miał możliwości za bardzo zaoszczędzić. No bo też to nie były jakieś szalenie dobrze płatne prace, jak można się domyślić. W wieku 18 lat został po raz pierwszy aresztowany za prowadzenie auta bez dokumentów, bez prawa jazdy. I przez kolejne 2-3 lata powtórzyło się to jeszcze 8 razy. Za każdym razem trafiał do więzienia na około miesiąc. Ale też za każdym razem na coraz dłużej. W tym czasie, czyli po ucieczce po prostu, przeprowadzał się z jednego miasta do drugiego w poszukiwaniu właśnie pracy. On pracował przy jakichś konstrukcjach, no i to wiadomo, że była taka praca mocno projektowa, nie? Że jak skończył jakąś konstrukcję, no to był koniec pracy, no i wtedy się przeprowadzał i szukał kolejnej możliwości jakiegoś tam zarobku. No ale jednak jak taki projekt się skończył, no to nie miał za bardzo oporów przed tym, żeby kraść, żeby tylko przetrwać. Tak mu to życie upływało bez jakiegoś swojego miejsca na ziemi, na takich krótkich pracach i na niestety kradzieżach. Około 2006 roku postanowił wrócić na Alaskę. Według dokumentów sądowych na tamten moment miał już historię kryminalną w stanie Waszyngton, w Oregonie, Idaho, Montanie i Kalifornii. Po powrocie na Alaskę w miarę szybko udało mu się znaleźć pracę i całkiem nieźle sobie wtedy radził, no ale niestety później stracił tę pracę i ukradł karty kredytowe, za co został skazany aż na 6 lat więzienia. I mimo mocnego postanowienia poprawy,
Znowu dość szybko naruszył warunki zwolnienia i trafił do więzienia na kolejne 3 lata. I też to jest taki moment, w którym pierwszy raz zaczyna się rozjeżdżać to, co opowiada Jason z tym, co można przeczytać w artykułach powstałych na podstawie innych źródeł. No bo właśnie on wspomina tylko o tym, że ukradł te karty i za to został skazany. A udało mi się też znaleźć informację, że właśnie na Alasce po powrocie był już skazany za kradzież, posiadanie niedozwolonej substancji oraz w ogóle napaść na swoją przyszłą żonę. I to jest w ogóle jedyny raz, kiedy ta żona się pojawia, więc niestety nie wiem nic o mniej więcej, kiedy w ogóle się tam pobrali, czy cokolwiek takiego, to niestety nie mam takich informacji. Też niestety nie mam pewności, czy właśnie to skazanie było jakby takie łączne, w sensie ta odsiadka była łącznie i za tą napaść, i za te nielegalne substancje, i za te kradzieże, niestety nie wiem tego. Też znalazłam informację, że Jason zaprzecza, żeby skrzywdził kiedykolwiek swoją żonę, lub dwójkę ich dzieci. To o nich już w ogóle nigdy nic więcej nie ma, więc niestety nie wiem, jak to wygląda. No i on to określił w taki sposób, że być może ja i ona parę razy się poszarpaliśmy. On odsiedział kilka lat w tym więzieniu na Alasce i nadeszło lato 2016 roku. Jason wychodzi z więzienia i postanawia, że teraz sobie będzie spokojnie żył, że będzie się starał cieszyć drobnymi rzeczami, takie jak zakupy, koszenie trawy, taką po prostu codziennością, że już teraz wszystko będzie dobrze. Tutaj na chwilę musimy go zostawić, ponieważ muszę wam to nieco opowiedzieć o kolejnej postaci, która jest bardzo ważna dla tej historii. Tą osobą jest Pandey, jest to skrót od jego nazwiska. W 2016 roku ma 67 lat, więc jest już takim, no można powiedzieć, starszym panem. Mieszka sobie ze swoim współlokatorem, pracuje jako dostawca części do motocykli, i nawet jest wolontariuszem w lokalnym kościele. I jeśli teraz pomyśleliście, że no to taki miły pan, szkoda, że nie ma takich więcej. Otóż nie tym razem, ponieważ w 2006 roku został skazany za próbę napaści seksualnej na nieletnią dziewczynkę w wieku przedszkolnym, za co odsiedział jedynie 9 miesięcy i później przez 3 lata uczestniczył w programie naprawczym dla przestępców seksualnych. Jednym z powodów, dla których prawdopodobnie ta kara była taka niska, no to poza tym, że to było usiłowanie, a jednak no, niedokonanie tego czynu, więc wtedy raczej się zasądza niższe kary. To też w Stanach działa taki, chciałam powiedzieć taki rejestr, ale w sumie działają rejestry, bo one są najczęściej na poziomie stanowym prowadzone. Akurat na Alasce jest to rejestr przestępców seksualnych i porywaczy dzieci. Tak myślę, że to jest najbardziej dokładne tłumaczenie. Często elementem tej kary po właśnie dokonaniu przestępstwa seksualnego jest właśnie konieczność zarejestrowania się właśnie w tym rejestrze. Nie wiem po prostu, na ile kojarzycie w ogóle to, bo to jest taki rejestr ogólnodostępny, w sensie, no to jest strona internetowa, na której można wyszukać właśnie takich przestępców. I nie wiem, może teraz parę słów właśnie o tym rejestrze. Więc dokładnie jest to Sex Offender Child Kidnapper Registry. Przepis, który reguluje istnienie tego rejestru, został wprowadzony przez Sąd Najwyższy Alaski w 2013 roku. No wcześniej istniały jakby inne regulacje. Osoba zobowiązana do wpisania się do tego rejestru udostępnia takie informacje jak imię, nazwisko, zdjęcie, adres zamieszkania oraz adres pracy. Każdy przestępca seksualny mieszkający na terenie Alaski jest obowiązany do zarejestrowania się następnego dnia roboczego po skazaniu za przestępstwo seksualne. I właśnie to jest odpowiedzialność tej osoby, w sensie to nie jest tak, że ktoś zostaje skazany i zostaje wpisany do tego rejestru, tylko nie dość, że zostaje skazany, to sam się musi wpisać do tego rejestru. I jeśli właśnie osoba skazana za przestępstwo seksualne albo porwanie dziecka przeprowadziła się na Alaskę z innej jurysdykcji, czyli prawdopodobnie z innego stanu albo innego państwa, gdzie są inne regulacje, musi się zarejestrować do następnego dnia roboczego po tym, jak fizycznie pojawi się w stanie. I właśnie przez to, że te wymagania rejestracyjne się różnią pomiędzy stanami, to właśnie po przeprowadzce taka osoba musi się dostosować do tych regulacji, które obowiązują na Alasce. Długość czasu, bo jakby to nie jest tak, że wszyscy, którzy w ogóle kiedykolwiek się muszą wpisać do tego rejestru, pozostają tam na zawsze, tylko
długość czasu, przez jaką dane takiej osoby muszą się znajdować w rejestrze, determinuje typ i ilość właśnie przestępstw, które podpadają pod te przepisy, których dokonała ta osoba. No i właśnie mimo tego, że ten czas nie jest jednakowy dla wszystkich osób, które muszą się zarejestrować, to jest bardzo mało widełek. Jest to tak uregulowane, że może dochodzić do takich sytuacji, w której te zobowiązania rejestracyjne, jak chodzi o długość czasu, w jakim muszą znajdować się dane tej osoby w rejestrze, może się okazać taka sama dla osoby, która dokonała przestępstwa zgwałcenia i taka sama dla osoby, która nie dość, że zgwałciła, to jeszcze dokonała tego ze szczególnym okrucieństwem i dodatkowo zamordowała swoją ofiarę. No i właśnie w przypadku tego, za co został skazany pan D, był zobowiązany figurować w tym rejestrze przez 15 lat po skazaniu. I wracając teraz do głównego bohatera tej opowieści, do Jasona, no to tak jak wspominałam, jest lato 2016 roku. On stara się żyć normalnie, jak przykładny obywatel, cieszyć się tym życiem, ale niestety pocztą pantoflową dochodzą go słuchy o ludziach, którzy mieszkają w jego okolicy i molestują dzieci i nadużywają swojej władzy w tym celu. Więc jak łatwo się domyślić, Jason był bardzo poruszony tymi informacjami, no bo ciągle żywe w nim były wspomnienia własnego dzieciństwa i swojego cierpienia i postanowił coś z tym zrobić. Niestety, prawdopodobnie jakoś niedługo po tym postanowieniu trafia znowu do więzienia, tym razem na 10 dni. Z tego co rozumiem, za naruszenie jakichś warunków zwolnienia, ale czego to dotyczyło i tak dalej, to niestety nie mam żadnych informacji więcej. No i w końcu nadchodzi przełomowy moment tej historii. Jest 29 czerwca 2016 roku. W zasadzie dopiero się zaczął, bo jest około pierwszej w nocy i pan D śpi, wiadomo, o tej porze i słyszy pukanie do swoich drzwi, swojego pokoju. To jest jego współlokator, który informuje go, że prawdopodobnie ktoś próbuje włamać się do nich do domu. I w momencie, gdy o tym mówi, zza pleców tego współlokatora pojawia się Jason, który pyta pana D o dane osobowe, w sensie jak się nazywa, oraz czy jest przestępcą seksualnym. Ten potwierdza mu, więc Jason go pyta, czy odpłacił już za swoje zbrodnie. Pan D odpowiada, że tak, no bo w końcu przebywał w więzieniu i brał udział w terapii, na co Jason mówi, że nie odpłacił jeszcze wystarczająco. W którymś momencie Jason w ogóle nazywa siebie właśnie aniołem zemsty, który mści się na wyrodnialcach za rzeczy, które zrobili dzieciom. W pewnym momencie każe panu D jakby uklęknąć i położyć się na łóżku. Ten odmawia. No i tu się te relacje już trochę rozjeżdżają, bo pan D twierdzi, że Jason zaczyna go bić młotkiem po prostu, że przyniósł już ten młotek z zamiarem pobicia go tym narzędziem, a Jason twierdzi, że to w ogóle było tak, że on tam tylko wszedł i po prostu pan D go zaczął pierwszy bić pięściami, więc on złapał ten młotek dopiero tam i jakby trochę w obronie, no zaczął go bić tym młotkiem. W każdym razie pan D był w samej bieliźnie, więc nie miał w ogóle żadnej możliwości obrony przed kimś, no, uzbrojonym, więc Jason bije go tym młotkiem po głowie prawdopodobnie 4 albo 5 razy, no i pan D traci przytomność, jak łatwo się domyślić. Potem, jak się ocknie, to leży na podłodze w takiej ogromnej kałuży krwi, że wszystko jest po prostu przemoczone tą krwią. Jak się później okaże, ma pogruchotaną czaszkę, trwały uraz mózgu i oko spuchnięte na tyle, że nie jest w stanie go otworzyć. W tym czasie jego współlokator już dzwoni na 911, czyli numer alarmowy w Stanach Zjednoczonych, no a Jasona już tam nie ma. Całe to wydarzenie musiało być bardzo takie dynamiczne, bo o 1:30 już pojawia się policja w domu pana D i jego współlokatora, właśnie w związku z tą napaścią. Policja zaczyna obławę tam w tej okolicy i łapią Jasona w jego samochodzie. Okazuje się, że nie tylko zaatakował pana D, ale w ciągu ostatnich 5 dni zaatakował łącznie 3 mężczyzn, których właśnie adresy i dane ogólnie znalazł w tym rejestrze przestępców seksualnych. Z jednej strony on potem będzie mówił, że to była jakby właśnie taka zemsta za te krzywdy, które popełnili, ale jednocześnie on tych mężczyzn też okradł
i zabrał między innymi laptop i samochód. No nie wiem, czy to było takie z czystej chęci odpłacenia się za te krzywdy, czy jednak trochę chęci zysku też w tym było. I poza tym policja znalazła przy nim zeszyt z tymi adresami tych mężczyzn. Później w czasie procesu już, bo do procesu za chwilę przejdziemy, prokurator zwrócił uwagę, że tam się znajdowało 9 kolejnych nazwisk wziętych właśnie z tego rejestru. No i jeśli chodzi o proces, to przede wszystkim ku zaskoczeniu niektórych, Jason był witany w ogóle jak bohater. W sensie bardzo dużo ludzi zobaczyło w nim faktycznie takiego mściciela, który właśnie walczy w obronie dzieci. I właśnie mówili mu rzeczy typu: jesteś moim bohaterem, dajcie mu nagrodę, jeśli ktoś molestuje dzieci, to powinien zostać zabity. Czy też na pewno wielu okaże ci szacunek w więzieniu i poza nim, kiedy wyjdziesz. Różne osoby związane właśnie z ustawodawstwem, czy też prawnicy ofiar, uznali takie reakcje za alarmujące, ale nie jakoś szczególnie zaskakujące w perspektywie tego, jak bardzo społeczeństwo potępia przestępstwa seksualne w porównaniu do innych przestępstw z użyciem przemocy. No i tak, właśnie jeśli chodzi o ten proces, to Jasonowi za wszystkie te jego przewinienia, czyli napaść, wtargnięcie do domu, kradzież, pobicie, groźby i tak dalej, groziło aż do 30 lat pozbawienia wolności, no więc sprawa była bardzo poważna. Jason nie odzywał się za wiele w sądzie i też nie przyznał się do winy. I też w trakcie trwania procesu Jason napisał co najmniej dwa, bo o dwóch wiem, takie listy ogólnie do społeczności. Jeden skierował konkretnie do jednej z gazet i w nim zaproponował taką nadzwyczajną ugodę, powiedzmy. To znaczy powiedział, że on się przyzna do tego wszystkiego, co się wydarzyło właśnie końcem czerwca 2016 roku, jeśli jego wyrok nie będzie dłuższy niż łączny czas, jaki spędziły w więzieniu jego ofiary i ten jego ojczym, który go molestował w dzieciństwie. I to był list wysłany jesienią 2016 roku, czyli tak naprawdę, no prawdopodobnie ze 2-3 miesiące po tym, jak został aresztowany, no i też jak dokonał tych napaści. I potem wysłał drugi list, to był już list taki skierowany po prostu do społeczności. On jest w internecie dostępny, znajdziecie go w opisie w źródłach. No jest w języku angielskim, więc trzeba sobie z tym poradzić. On w tym liście chciał naprostować tą treść tego pierwszego listu, że on już zrozumiał swój błąd, że w takim zorganizowanym społeczeństwie nie ma miejsca na samosądy i branie sprawiedliwości we własne ręce. No i że on rozumie po prostu, że jakby te wyroki jego ofiar i ten jego to są jakby dwie różne sprawy. Pewnie zastanawiacie się, jaki był wyrok. Są dwie sprzeczne informacje, jakie można znaleźć w źródłach. Ta, co mi się wydaje mniej wiarygodna, to jest, że dostał 28 lat, a ta, co mi się wydaje już taka całkiem wiarygodna, to, że został skazany na 23 lata pozbawienia wolności i wnioskuję to, że ta jest bardziej wiarygodna z tego, że po prostu poszedł na ugodę i po prostu w zamian za wycofanie około tuzina innych zarzutów się przyznał do winy właśnie w temacie tych zdarzeń z końca czerwca 2016 roku. Ta historia sama w sobie już się trochę tutaj kończy. Jason jest całkiem aktywny w więzieniu. Właśnie tak jak mówiłam na początku, około 2017 roku odnalazła go jego przyrodnia siostra, Angelina. Ona jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, to znaczy prowadzi na pewno Instagrama i Twittera i właśnie to są takie profile, na których informuje o tym, co się dzieje z Jasonem aktualnie, czyli na przykład wrzucała tam informacje o tym, że planuje on podjąć studia prawnicze w więzieniu i że właśnie poszukuje książek dla niego, udostępnia jego dane kontaktowe, jakby ktoś chciał do niego napisać list na przykład, też jakby prowadzi taką kampanię informacyjną trochę na jego temat. No, dąży do jego uwolnienia tak naprawdę. W ogóle oni prowadzili jakby wspólnego live'a na YouTubie. Też będziecie mieli link w opisie. W sensie ona go prowadziła i po prostu zadzwoniła do Jasona w trakcie, no i on tam się też dużo wypowiadał. Polecam zajrzeć, niekoniecznie polecam obserwować, bo tam są też takie treści poza właśnie tymi związanymi z Jasonem i poza takimi pozytywnymi, czyli różnymi na przykład rozpowszechnianiem informacji dotyczących zaginionych dzieci. No to są też takie trochę nawołujące do linczu, powiedzmy. W sensie na przykład zdjęcia takich postawnych mężczyzn w koszulce z napisem "zabij swojego miejscowego pedofila" albo coś takiego, no więc do tego nie namawiam. No ale zobaczyć można. No i właśnie też można napisać do Jasona z tego, co właśnie jego siostra mówi, to on odpisuje wszystkim. Do jakiegoś momentu można było albo można mu nawet zamówić książki z Amazona do więzienia, więc jeśli tam poczujecie jakąś taką potrzebę, no to wszystko znajdziecie w opisie.
Jason w tych swoich wszystkich wypowiedziach, czy to przekazywanych przez jego siostry, czy w jakiś inny sposób, podkreśla, że właśnie dzieli się tą swoją historią, bo ma po prostu nadzieję, że ona odstraszy ludzi w podobnej sytuacji do niego, czyli takich, którzy przeszli jakieś bardzo głębokie traumy w dzieciństwie, typu przemoc, molestowanie i tak dalej, od tego, żeby poszli w jego ślady, bo on swój błąd już rozumie i że chociażby z perspektywy tego, żeby nie skończyć po prostu na ponad 20 lat w więzieniu, to lepiej się zaopiekować po prostu sobą, poszukać jakiejś terapii albo postarać się zbudować jakieś, znaczy albo, czyli również obok terapii postarać się zbudować jakieś zdrowe relacje i po prostu zrobić wszystko, żeby móc się uleczyć, a nie szukać tej zemsty, bo ona tak naprawdę nikomu nie pomoże. I myślę, że to jest takie przesłanie, które warto, żeby dotarło jednak do każdego. Tak, jeszcze jeśli chodzi o tę sprawę, to ona wzbudziła na nowo dyskusję trochę o tych rejestrach właśnie przestępców seksualnych, czy one są potrzebne, bo nawet sędzia w czasie procesu powiedział Jasonowi, że ten rejestr powstał, aby sprawić, że okolica będzie bezpieczniejsza, a nie żeby ludzie teraz brali sprawiedliwość w swoje ręce i wymierzali swoje wyroki. No i są właśnie też tacy, którzy mówią, że tych informacji jest za dużo. W sensie, że na przykład więcej sensu by miało, jakby było imię i nazwisko, żeby, no jak ktoś spotka tę osobę, no to żeby faktycznie, nie wiem, móc sprawdzić i wiedzieć, że jest w tym rejestrze, ale jednocześnie, żeby nie dało się tej osoby tak wyszukać od zera. No a znowu też są takie głosy, że no ale to mogli przecież o tym pomyśleć zanim zrobili krzywdę dzieciom i że dzięki temu na przykład, jak wiemy, że obok nas mieszka osoba skazana za przestępstwo seksualne, no to jak zobaczymy, że wchodzą do tego domu jakieś dzieci, no to już będziemy bardziej zaalarmowani. To są takie dyskusje, które się toczą tak naprawdę regularnie, jak się wydarzą jakieś takie rzeczy związane z tym rejestrem. Na pewno jesteście super ciekawi, co ja o tym myślę. No moim zdaniem taki rejestr to nie jest najlepszy pomysł z bardzo wielu względów. No nie wiem, może zacznę od tego, że nie popieram tego, co zrobił Jason, mimo tego, że jakby ja rozumiem te wszystkie emocje, które się budzą w wielu ludziach po tym, jak słyszymy o jakimś kolejnym przypadku przemocy seksualnej, która dotyka dziecko, że ludzie mówią wtedy, że nie wiem, że trzeba zabić tę osobę, która tego dokonała, no to oczywiście o ile nie popieram takich postulatów, to jednak te emocje gdzieś tam rozumiem, gdzieś tam może nawet są mi bliskie. No tylko, że jakby, nie wiem, ja bym nie chciała żyć w świecie, w którym opieramy się na samosądach, bo myślę, że to jest coś, co później by było bardzo trudno zatrzymać. No w sensie, jak już w jednym temacie byśmy dopuścili te samosądy, to one by się pojawiały też nie tylko takich poważnych, które właśnie we wszystkich budzą takie wielkie emocje, tylko ktoś według swojego uznania mógłby dokonywać tych samosądów. Co oczywiście nie znaczy, że uważam, że, no nie wiem, 9 miesięcy więzienia za usiłowanie napaści seksualnej na dziewczynkę w wieku przedszkolnym to jest wystarczająca kara, bo tak nie uważam, ale myślę, że lepszym rozwiązaniem tego problemu jest właśnie zmiana systemu i zmiana ustawodawstwa, a nie to, że ktoś dzisiaj stwierdza, że o, to pobije kogoś, kto od 10 lat nic nie zrobił, to na pewno pomoże dzieciom teraz. Bo musicie też wiedzieć, i przepraszam, że o tym nie powiedziałam wcześniej, ale wyleciało mi to z głowy, żeby mieć taki pełen obraz sytuacji, to te przestępstwa, za które zostali skazani te osoby, na które potem napadł Jason, to jakby były w takim przedziale, powiedzmy, powagi, że właśnie to najcięższe to było to usiłowanie napaści seksualnej. Nie mówię, że to jest coś drobnego, bo nie o to mi chodzi, ale jakby to było między tym, a posiadaniem tak zwanej dziecięcej pornografii. Ja nie lubię tej nazwy, bo jakby skoro na tym filmie jest dziecko, to znaczy, że to był gwałt, więc to jest nagranie gwałtu, więc no wydaje mi się, że nazywanie tego pornografią tylko z dopiskiem, że jest dziecięca, jakby tak umniejsza grozę tego, co się naprawdę stało. No, ale mówię to dlatego, że to też nie są takie jakby, no, że trzeba na to zwrócić uwagę, nie? Że to nie byli jacyś tacy ludzie, nie wiem, seryjni gwałciciele czy coś takiego. No i też problem z tymi rejestrami jest taki, że przez ich istnienie, no to takie osoby skazane właśnie za przestępstwa seksualne mogą po prostu wybierać takie maksymalnie odludne miejsca, żeby się osiedlać. No i wtedy tak czy siak znikają jakby z radaru tych służb. No i jeśli jakby są tymi osobami, które znowu dokonają tego typu przestępstwa, no to tak naprawdę mają jeszcze łatwiej przez to, że mają motywację, żeby szukać takich miejsc odludnych na zamieszkanie. Poza tym ja sobie zdaję sprawę, że ogólnie taka kontrola społeczna jest uważana za taki najważniejszy czynnik hamujący przed dokonaniem przestępstw, ale jednocześnie wydaje mi się, że taki rejestr to jest
taka trochę próba przeniesienia odpowiedzialności, która powinna leżeć na systemie, powiedzmy, ogólnie pojętym, czyli służbach mundurowych, systemie sprawiedliwości i tak dalej, właśnie na społeczeństwo, że jakby, no nie wiem, to ja mam pilnować swojego sąsiada, bo on tam kiedyś już coś zrobił, a nie te służby, tak mi się przynajmniej wydaje, nie wiem, może się mylę. To też jest tak, że to prawo zostało wprowadzone z taką myślą, że osoby, które dokonują przestępstw właśnie seksualnych, są jakby nie do resocjalizacji, więc trzeba je cały czas pilnować. Tylko że po prostu okazuje się, że to nie jest prawda. Na przykład badanie właśnie przeprowadzone na Alasce, więc takie najbardziej adekwatne do tej sprawy, przeprowadzone przez Alaska Justice Statistical Analysis Center w 2001 roku, dotyczące właśnie przestępców seksualnych, którzy wyszli z jednostek penitencjarnych na Alasce, pokazuje, że osoby, które dokonały takich przestępstw, rzadziej wracały do więzienia niż osoby, które dokonały innych przestępstw z użyciem przemocy. Taki ostatni argument, dlaczego wydaje mi się, że te rejestry mogą być nieskuteczne, bo zakładamy, że ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa właśnie dzieci, czy tam potencjalnych ofiar przemocy seksualnej różnego rodzaju, to jest to, że tylko to już jest takie zupełnie moje gdybanie niepodparte niczym akurat, więc liczę się z tym, że się mylę, ale na takie proste myślenie, to wydaje mi się całkiem logiczne, że jeśli na przykład jest jakaś społeczność, w której wiemy, że mieszka właśnie osoba skazana za takie przestępstwo i wiemy dokładnie, gdzie mieszka i pracuje, to jeśli w tej społeczności się wydarzy właśnie coś, typu wiemy, że ktoś dokonał przestępstwa zgwałcenia albo jakiegoś molestowania dziecka czy cokolwiek, no to właśnie jest ryzyko, że przez to, że się tak skupimy na tej osobie, która już była skazana za takie czyny, to przegapimy prawdziwego sprawcę. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, że jakby przez to osoby, które nie zostały jeszcze złapane, niezależnie czy wcześniej dokonywały takich czynów czy nie, mogą się jakby trochę ukryć w cieniu tej osoby, która znajduje się w rejestrze, bo wszyscy będą tak po prostu przekonani, że to jest, że właśnie ta osoba jest winna. Nie wiem, co wy o tym myślicie, ale bardzo chętnie poczytam wasze opinie i w temacie tych rejestrów, i w temacie tej sprawy. Jak wy to widzicie? Czy Jason jest ofiarą? Czyją ofiarą? Czy tylko ofiarą? Czy jego ofiary są tak naprawdę ofiarami, czy jednak są sprawcami i przez to, co zrobili, nie powinniśmy mieć dla nich ani odrobiny współczucia? No po prostu napiszcie wszystko, co myślicie na ten temat, bo bardzo chętnie to przeczytam. Mam nadzieję, że mimo wszystko miło wam się... nie mam nadziei, że wam się miło tego słuchało. Mam nadzieję, że nikomu się nie słucha miło takich rzeczy, ale że dowiedzieliście się czegoś nowego i że może to was zainspiruje do czegoś. Zapraszam was do opisu, tam jest dużo ciekawych rzeczy, dużo przydatnych linków, oczywiście są źródła. Polecam wam przeczytać ten list Jasona, bo to nie jest taka częsta sytuacja, że możemy przeczytać czyjąś historię opowiedzianą właśnie słowami tej osoby. Ja też jakby nie zawarłam wszystkich informacji, które tam się znajdują. Tam dużo można poczytać też o emocjach, jakie mu towarzyszyły, więc myślę, że to jest bardzo cenne. Jedyny minus, że to jest po angielsku, no więc trzeba umieć czytać w tym języku. Mam nadzieję, że nic nie pomyliłam. Jeśli tak, to bardzo przepraszam. Zarówno w wymowie, jak i w rozumieniu tych wydarzeń i w przedstawianiu ich, bo po prostu nie znalazłam żadnych źródeł po polsku, więc wszystko tłumaczyłam z angielskiego, więc liczę się z tym, że mogłam się pomylić. Mam nadzieję, że to się nie stało. No i tak, bądźcie dzielni, myjcie często ręce, pijcie dużo wody i do usłyszenia.